podczas organizowanej przez MWiK w Bydgoszczy konferencji branżowej Bydgoszcz Smart City – potrzeby, realizacje i perspektywy rozwoju, której celem było zaprezentowanie, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach zarządzania miastem. Przedstawiono także, jak bydgoskie wodociągi swoją działalnością wpisują się w ideę Smart City. Miejskie wodociągi i kanalizacja wpisują się w 100% w koncepcję idei miasta smart, inaczej miasta mądrego. Wszystkie cechy, atrybuty, które takie miasto cechują, są obecne w naszych działaniach. Nasze plany, nasze programy inwestycyjne w szczególności zawsze dotyczyły skali całego miasta. Mało tego, dotyczyły problemów dnia dzisiejszego, ale też perspektywy 20-25 lat, 40-50, bo taki jest okres trwałości infrastruktury, dlatego my musimy myśleć perspektywicznie, to jest nasza charakterystyczna cecha, czyli mądrze. Początki to właśnie 99 rok. Nawiązanie współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który wspierał Polskę i różne sektory gospodarki, gospodarkę komunalną, energetykę, transport przy stosowaniu do nowej rzeczywistości, czyli do wejścia Polski do rodziny państw nowoczesnych, do rodziny państw funkcjonujących w obszarze gospodarki wolnorynkowej, do wolnego rynku, do rywalizacji na rynkach światowych i między innymi zaproponował 8 miastom w Polsce przykładowy program restrukturyzacji, inaczej odnowy przedsiębiorstwa wodociągowego w obszarze infrastruktury, czyli technika, technologia, inwestycje, ale też w obszarze wodociągu jako przedsiębiorstwa, jako organizacji, która powinna działać w sposób maksymalnie efektywny. Sporządzono raport danych wyjściowych przez firmę WRC, to jest firma konsultingowa firmy Times Water, która przeanalizowała naszą efektywność, opisała ją poprzez 92 wskaźniki i porównała z efektywnością wzorcowego przedsiębiorstwa wodociągowego na zachodzie. To pokazało nam obszary, gdzie musimy podjąć działania, różnorakie organizacyjne czy inwestycyjne. To były początki. Myśmy z tego zaproszenia, z tej oferty Europejskiego Banku skorzystali, według mojej wiedzy, jako jedyne miasto w pełni zrealizowaliśmy te projekty. Najistotniejszym przykładem było zaplanowanie modernizacji, rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę miasta, systemu kanalizacji, oczyszczania miasta z uwzględnieniem właśnie uwarunkowań dnia dzisiejszego, wymagań przepisów, dyrektyw, oczekiwań mieszkańców i perspektywy 25 i 50 lat. Takie programy powstały na finansowanie tych projektów, tak przygotowanych, tak przemyślanych. Uzyskaliśmy dofinansowanie Komisji Europejskiej, która też na to zwracała uwagę, gdyby te projekty nie były przygotowane według tej filozofii, tej myśli, zastosowaniem koncepcji idei SMART, to takiego dofinansowania by nie było, to niejako potwierdza prawidłowość działań. Wśród uczestników konferencji uwagę zwracał także bydgoski innowacyjny projekt modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, który choćby poprzez niebiesko-zielone rozwiązania ma tę wodę w mieście zatrzymać. Stworzenia miast gąbek czy planów niebiesko-zielonej infrastruktury, powstają one w każdym mieście. Powstają specjalne jednostki, które zajmują się właśnie wprowadzaniem takich planów. Jednakże to Bydgoszcz zainicjowała te procesy, była pierwszym miastem, które wskazało, że takie procesy będą ważne, że trzeba je inicjować i że w przyszłości to one będą stanowić o jakości życia w mieście. Projekt SMART jest tutaj realizowany w dwie pozornie sprzeczne drogi. Pierwsze to jest pójście w stronę rozwiązań bliskich naturze. Coś, co się nazywa ogólnie mianem Nature-Based Solutions, czyli odwzorowanie tego, co przyroda robi doskonale, bo przyroda potrafi zatrzymać wodę, potrafi uodpornić się na suszę i potrafi nawet dzielić się tą wodą z nami. A drugie rozwiązanie, które wydaje się być już bardziej takim klasycznym podejściem SMART, to zastosowanie nowoczesnych technologii w Bydgoszczy. Jest pewnego rodzaju zagłębiem firm, które wykorzystują środki na innowacje po to, żeby budować nowe technologie. I są to technologie bliskie wodzie i bardzo często technologie, które znajdują swój poligon doświadczalny właśnie we współpracy z MWiK Bydgoszcz. I temu służy też ta konferencja, żeby pokazać te owoce tych prac, zatem jest to konferencja też bardzo praktyczna. Muszę przyznać, po prelekcji pana profesora Drzewieckiego, który pokazał nam ostatnie 20 lat rozwoju MWiK-u w Bydgoszczy, to
jest chyba jednym z pionierów w Polsce, jeśli chodzi o aplikację inteligentnych rozwiązań na wielu polach. Ten projekt retencyjny, ale też Politechnika w tej chwili będzie realizowała i będzie występowała o projekt do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związany z inteligentnym systemem badania, oceny i monitorowania zbiorników wodnych za pomocą inteligentnych dronów latających i pływających. Więc w tym aspekcie można by powiedzieć, że biorąc pod uwagę to, co już NWiG przez te ostatnie 20 lat zrobił i to, co teraz chce robić w aspekcie tego projektu retencyjnego, jak i też tego projektu, który prawdopodobnie będzie realizowany z Politechniką za pomocą finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, no to to jest krok czy droga w dobrym kierunku. Czym się zajmują wodociągi? Praktyczną stroną ochrony środowiska na szeroką skalę, na skalę całego miasta, jak nikt inny, czyli jakby chociażby poprzez ten element jesteśmy jakby w pełni przesiąknięci tą ideą smart. Dalej, mieszkańcy, ludzie. To, co robimy jako wodociągi poprzez usługę woda, ochrona środowiska, to robimy dla mieszkańców. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia, zdrowego życia bez wody zdrowej, bezpiecznej i czystego środowiska naturalnego. Czyli chociażby kolejny przykład ten pokazuje, że idea smart jest obecna w działalności wodociągów bydgoskich i innych jako wręcz działanie programowe.